Wydawnictwo Pruszyński Media oraz Audioteka.pl przedstawiają Christina Olson. Wyścig z czasem. Przełożył Wojciech Łygaś. Czyta Afrodyta Weselak. Waszyngton. Kiedy samolot rejsowy nr 573 rozpoczął lot do USA, był jeszcze wczesny wieczór. Bruce Johnson stał przy wieży kontrolnej, Mając przed sobą niekończące się pasy startowe. W pomieszczeniach panowała tak głęboka cisza, że nawet nie zauważył, jak zaczął wstrzymywać oddech. Na razie nie dotarła do niego żadna wiadomość. Jeszcze nie wiedzieli, czy samolot wyląduje. Stał nieruchomo, obserwując policyjne auta, karetki pogotowia, wozy strażackie i inne pojazdy czekające wzdłuż pasów. Mnóstwo ich tam było. Nikt nie wiedział, jak ten dramat się zakończy. Może jedną wielką katastrofą? Nigdzie nie było widać ubranych na czarno członków brygady antyterrorystycznej, ale on i tak miał świadomość, że czekają w ciemnościach z bronią przygotowaną do strzału. Nagle naszła go pewna myśl. Zastrzelimy zakładnika. To zasada numer jeden. Sam nie wiedział, skąd przyszło mu to do głowy. Przecież nigdy nie kierowali się taką zasadą. Żaden agent FBI nawet by nie dopuścił do siebie takiej myśli. Zasada numer jeden bowiem brzmiała inaczej: nigdy za żadną cenę i pod żadnym pozorem nie wolno negocjować z terrorystami. Oni też tego nie zrobią. Bezkompromisowość kierowała ich postępowaniem od chwili, gdy samolot wystartował z lotniska Arlanda pod Sztokholmem. Od dawna chciał odwiedzić stolicę Szwecji. Ale sam już nie wiedział, czy kiedykolwiek ją zobaczy. Po co ktoś taki jak on miałby jechać do Szwecji? Jumbo Jet, wyprodukowany w 1989 roku. Na jego pokładzie znajduje się ponad 400 pasażerów. Właśnie kończy mu się paliwo i kapitan poprosił o zgodę na lądowanie, a on nie wie, co ma dalej robić. Czeka na kolejne instrukcje od przełożonych. W Szwecji jest już prawie w pół do dwunastej w nocy. Wie, co zmęczenie potrafi zrobić z człowiekiem, i dlatego bardzo się pilnuje. Jego koledzy w Sztokholmie mają na ten temat z pewnością podobne zdanie, ale nie ma innego wyjścia. Sprawa jest zbyt poważna, żeby ktoś ich nagle zastąpił. Kiedyś słyszał od kogoś, że latem słońce zostaje tam na niebie dłużej i dlatego Szwedzi przesypiają mniej godzin, nawet jeśli jest jesień, tak jak teraz. Może to prawda? W przestrzeni powietrznej nad lotniskiem nie ma w tej chwili innych samolotów. Wszystkie lądujące maszyny skierowano do innych miast, a wszystkie oczekujące na start odlecą z opóźnieniem. Z lotniska wyproszono przedstawicieli mediów, ale wiadomo, że i tak tam są. Stoją za barierkami i mają teleobiektywy, którymi mogliby sięgnąć aż do Chin. Robią całą serię niewyraźnych zdjęć jedno po drugim. Drgnął na dźwięk telefonu dowódca w końcu się zdecydowali, wybrali to, co najgorsze. Wyrok zapadł. Samolot nie doleci do celu. Wybrali zasadę, która nie istnieje. Zakładnicy muszą umrzeć. Johnson odłożył telefon i sięgnął po drugi. Przez krótką chwilę trzymał go w dłoni, a potem wystukał znany mu na pamięć numer. Czekał, aż zgłosi się Eden. Dzień wcześniej. Poniedziałek. 10 października 2011. Sztokholm, godzina 12:27. Szwecja straciła dziewictwo i już go nie odzyska. Już tyle razy o tym myślał. Wszystko zaczęło się od samobójczej próby w pobliżu ulicy Gotan, w samym centrum Sztokholmu, gdzie wszyscy byli zajęci robieniem zakupów przed Bożym Narodzeniem. Szwecja ma więc już na koncie pierwszego samobójcę. A społeczeństwo przeżyło szok. Co jeszcze się zdarzy? Czy dołączą do krajów, w których obywatele boją się wychodzić z domu w obawie przed zamachami bombowymi? Nikt nie był tą sprawą przejęty bardziej niż premier rządu. Czy nauczymy się z tym żyć? Jak? zapytał pewnego dnia. Było już późno, a oni raczyli się szklaneczką koniaku w dzielnicy rządowej Rosenbad. Światła w budynku były już wygaszone. Jak na to odpowiedzieć? Konsekwencje są tragiczne. I nie chodzi o konsekwencje materialne, bo wszystko można zawsze naprawić i odbudować. O wiele gorsze jest to, że system moralny rozpadł się jak domek z kart. Nowy minister sprawiedliwości ze zdziwieniem wsłuchiwał się w głosy wzburzonych ludzi. Domagali się nowego prawa, dzięki któremu społeczeństwo będzie bezpieczniejsze. Jedna z partii, której przedstawiciele zasiadają w parlamencie i mają wrogi stosunek do imigrantów, chwyciła wiatr w żagle i przy każdej okazji prezentowała swoje stanowisko w tej sprawie. Musimy się zabrać do rozwiązywania problemu terroryzmu w sposób zdecydowany, powiedziała pani minister spraw zagranicznych na jednym z pierwszych posiedzeń rządu, które zwołano po zamachu. Jakby tylko ona jedna to rozumiała. W pewnym momencie Wszyscy zerknęli na nowego ministra sprawiedliwości, który objął tekę zaledwie kilka tygodni po zamachu w Sztokholmie. Muhammad Haddad. Czasem się zastanawiał, czy oni naprawdę rozumieją, co tu się dzieje i czy właśnie dlatego mianowali go na to stanowisko. Jakby miał się stać i Halibi, jakby był jedyną osobą, która musi zrobić to, co trzeba i to w taki sposób, żeby nikt nie nazwał go przy tym rasistą. Jest pierwszym w historii Szwecji muzułmańskim ministrem sprawiedliwości. Całkiem nową postacią w swojej partii. I w jego krótkiej karierze wszyscy na razie ustępowali. Czasem wywoływało to w nim obrzydzenie. Wiedział, że ze względu na swoje etniczne pochodzenie i wyznanie, ma pewne przywileje. I nie chodzi o to, że nie zasłużył na sukces. Jest błyskotliwym prawnikiem i dość wcześnie doszedł do wniosku, że chciałby się zajmować sprawami karnymi. Jego klienci nazywali go cudotwórcą. Nie satysfakcjonowało go samo zwycięstwo. Domagał się także zadośćuczynienia. Do Szwecji przyjechał w wieku 15 lat. Teraz ma 45 i wie, że nigdy nie wróci do swojego ojczystego kraju, Libanu. Jego sekretarka zapukała do drzwi i wsunęła głowę do środka. Dzwonili sapo Policji Bezpieczeństwa. Będą tu za pół godziny. Spodziewał się tej rozmowy. Sapo chce przedyskutować nowe sprawy związane z bezpieczeństwem państwa, a on im dał do zrozumienia, że chciałby w tym spotkaniu wziąć udział, chociaż nie było tego w zwyczaju. Ilu ich będzie? Trzech. Eden lundel też? Tak, ona też przyjdzie. Od razu poczuł się raźniej. Proszę ich zaprowadzić do dużej sali konferencyjnej, a pozostałym osobom przekazać, że spotkamy się tam pięć minut wcześniej. Godzina dwunasta Muszę już iść. Spieszę się na ważne spotkanie. Frederika Bergman spojrzała najpierw na zegarek, a potem na swojego byłego szefa, który siedział po drugiej stronie stołu. Alex reszt wzruszył ramionami. — Nie ma sprawy. Spotkamy się innego dnia, na dłużej. Fredrika uśmiechnęła się do niego ciepło. Bardzo chętnie. Jedną z uciążliwości związanych z tym, że już nie pracowała w komendzie policji na Kungsholmen, był brak dobrych lokali, w których mogliby zjeść lunch. Dlatego przyszli do średniej klasy azjatyckiej restauracji na Drotningotan. Miejsce wybrał Alex. — Następnym razem sama zdecydujesz, gdzie się spotkamy. Powiedział jakby potrafił czytać w jej myślach. Bo faktycznie potrafił. Fredrika rzadko potrafiła ukryć przed nim swoje uczucia. Wybór nie jest aż tak duży odsunęła talerz. Spotkanie zaczynało się za pół godziny, więc powinna wrócić kwadrans wcześniej. Próbowała zrozumieć ciszę, która zaległa nad ich stolikiem. Może już omówili wszystko, co mieli do omówienia? Proste sprawy, które nie prowadzą do niepotrzebnych, bolesnych dyskusji. Rozmawiali o nowej pracy Aleksa w Centralnym Urzędzie Śledczym, o jej zastępstwie w Ministerstwie Sprawiedliwości i o urlopie macierzyńskim po urodzeniu drugiego dziecka. Tym razem był to syn, któremu dali na imię Isak. Chłopiec przyszedł na świat w Nowym Jorku, gdzie jej mąż, Spencer, rozpoczął pracę jako naukowiec. Powinnaś była powiedzieć, że zamierzacie się pobrać. Wszyscy przyszlibyśmy na ślub. Alex powtórzył to zdanie po raz trzeci w czasie tego lunchu. Frederika się skrzywiła. Wzięliśmy cichy ślub, nawet moich rodziców nie zapraszałam, jej mama do dzisiaj jej tego nie wybaczyła. Nie próbowaliście tam zwerbować? spytał Aleks i lekko się uśmiechnął. Kto taki? Nowojorska policja? skinął głową. Niestety nie. To by dopiero było wyzwanie. Kiedyś byłem tam na kursie. Ci Jankesi są zupełnie inni od nas. W niektórych sprawach są naprawdę dobrzy, ale za to w innych idzie im gorzej. Fredrika nie miała na ten temat zdania. W czasie pobytu w Nowym Jorku nie przepracowała nawet jednej godziny. Skupiła się na dwójce dzieci i na tym, żeby Spencera postawić na nogi. Po tym jak dwa lata wcześniej pewna studentka oskarżyła go o gwałt, nic już nie było takie jak dawniej. Kiedy mu powiedziała, że znowu jest w ciąży, zdecydowali się na aborcję. Nie poradzimy sobie z jeszcze jednym dzieckiem, powiedział Spencer. To nie jest najlepszy czas na rodzenie, dodała. Potem długo patrzyli na siebie. Mimo to uważam, że powinna się urodzić, stwierdził Spencer. Ja też tak uważam. Alex zgniótł kubek po kawie. Myślałem, że wrócisz do zawodu, powiedział. Po pobycie w Nowym Jorku? Tak. Nagle poczuła, że hałas dobiegający od innych stolików wywołuje w niej stres. Wybacz, chciała powiedzieć. Przepraszam, że kazałam ci czekać, chociaż wiedziałam, że nie wrócę do pracy w policji. Niestety nie była w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa. Rozumiem jednak, że nie potrafiłaś odmówić, gdy zaproponowano ci pracę w ministerstwie, kontynuował Alex. Taka okazja nie trafia się codziennie. To nie była okazja. Ja się po prostu starałam o tę robotę. Bo wiedziałam, że się zmarnuje, jeśli wrócę na komendę, pomyślała Frederika i odrzuciła z twarzy kosmyk włosów. Rzeczywiście, masz rację, powiedziała tylko. No bo co innego mogła zrobić? Po śledztwie w sprawie niemej pisarki i grobu w Midsommar Kransen, które Aleks prowadził ze swoją grupą dochodzeniową wiosną 2009 roku, wszystko zaczęło się nagle sypać. Kiedy szefowa działu kadr Margareta Berlin wezwała go do swojego biura i zakomunikowała mu, że zespół, na którego Czele stał przez ostatnie lata, zostaje rozwiązany. Nie było to dla nikogo z nich zaskoczeniem. Pracowali na zwolnionych obrotach. Alex skupiał całą swoją energię na nowej miłości, którą była Diana Trolle, a ona zaszła w ciążę. – Czy Peder się do ciebie odzywał? – spytała. Alex wzruszył ramionami. Nie, a do ciebie? Fredrika pokręciła głową i zrobiła zatroskaną minę. Od dnia, w którym zabrałeś ze swojego pokoju kartony z rzeczami, nie słyszałam o nim, ale doszły mnie słuchy, że nie wiedzie mu się najlepiej. Ja też o tym słyszałem. W zeszłym tygodniu wpadłem na Ilwę, jego żonę. Opowiedziała mi pokrótce, co u nich. Fredrika próbowała sobie wyobrazić piekło, w jakim żyje Peder, ale nie potrafiła. Tyle razy próbowała, lecz za każdym razem kończyło się tak samo. Niektórych ran nie da się zaleczyć bez względu na to, jak bardzo o to walczymy. Choć wiedziała, że Alex ma inny pogląd na tę sprawę, uważał, że Peder powinien wziąć się w garść i żyć dalej i dlatego nie rozmawiała z nim o tym wcześniej. Powinien przestać się zachowywać tak, jakby to on miał monopol na żałobę, powiedział Alex. Użył tych samych słów, co zawsze, gdy rozmawiali o tej sprawie. Peder nie jest jedynym człowiekiem na świecie, który stracił kogoś bliskiego. Aleks stracił żonę. Zmarła na raka, a on dobrze poznał najgłębsze zakamarki smutku i żałoby. Frederika jednak uważała, że to wielka różnica, czy bliska osoba umiera na raka, czy też ginie zamordowana przez bezwzględnego mordercę. Nie sądzę, żeby Peder był zdolny do oceny własnego samopoczucia, stwierdziła, dobierając ostrożnie słowa. Żałoba zamieniła się u niego w chorobę. Przecież zwrócił się o pomoc i ktoś mu jej udzielił. Mimo to nadal nie ma poprawy. Zapadła cisza. Nie chciało im się kontynuować tej dyskusji. Gdyby to zrobili, rozmowa skończyłaby się tak jak zwykle kłótnią. Muszę już iść. Frederika zaczęła zbierać swoje rzeczy: torebkę, szalik, kurtkę. Wierzę, że zawsze czeka na ciebie biurko. Zatrzymała się, nie wiedziała o tym. Dzięki. Należałaś do najlepszych. Poczuła jak oblewa się rumieńcem. Przez chwilę widziała jak przez mgłę. Aleks zrobił taką minę, jakby chciał jej jeszcze coś powiedzieć, ale nie pozwoliła mu na to, wstając od stołu. Wyszli z restauracji i przez pewien czas szli razem ulicą. W końcu Alex rozłożył ramiona i przycisnął ją do siebie. Mnie też ciebie brakuje, szepnęła. Potem rozstali się bez słów. Komisarz Policji Kryminalnej, Alex Reszt, miał już za sobą wiele lat pracy w policji i liczne sukcesy. Ich ukoronowaniem było powierzenie mu w 2007 roku śledztwa poprzedzonego utworzeniem specjalnej grupy dochodzeniowej. Zaprosił do niej niewiele osób, ale każda z nich była specem w swoim fachu. Zapewniono go, że jeśli będzie potrzebował dodatkowych środków, nie zrobią mu problemu. Najpierw zwrócił się z propozycją do młodego, ale rzutkiego Pedera Rida. Chłopak miał talent i był zdolnym śledczym, ale miał też krewkie usposobienie, i zdarzało mu się, że nie potrafił dokonać właściwej oceny sytuacji. Już po wszystkim, Alex zastanawiał się, czy on sam nie ponosi częściowo winy za tragedię, do jakiej doszło w czasie tamtego śledztwa po którym Peder stracił policyjną odznakę. Nie podobało mu się to. To była potwornie trudna sprawa i każdy z członków jego zespołu zapłacił wysoką cenę, najwyższą brat Pedera, Jimmy. Alex wiedział, że nie powinien po raz kolejny wałkować sprawy, która tak dużo go kosztowała. Wystarczyło, że Peder odszedł z zespołu, a wszystko potoczyło się w szybkim tempie. Fredrika Bergman Jedyny członek zespołu, którego sam nie wybrał, całkowicie straciła energię, a gdy niedługo później zaszła w ciążę, uznał, że na zawsze odeszła z jego świata. Na początku jej nie lubił. Frederika miała wyższe wykształcenie i była tak zwanym cywilnym śledczym. Uważał, że nie wykazuje zainteresowania swoją pracą, ani nie ma do niej powołania. Długo próbował ją pomijać, albo przydzielał jej najprostsze sprawy. I nagle któregoś dnia doszedł do wniosku, że nie miał racji. Okazało się, że wbrew temu, co myślał, Fredrika naprawdę ma powołanie do tej roboty. Gorzej było z zainteresowaniem. Zauważył, że najlepiej odnajduje się w policji. A jemu trudno było to zmienić. Musiała sama się postarać, żeby wszystko w końcu zaskoczyło. I rzeczywiście, któregoś dnia tak się właśnie stało. Kiedy na jego biurko trafiły pierwsze akta w sprawie poćwiartowanych zwłok Rebeki Trolle, Frederika przerwała urlop macierzyński i wróciła do pracy. Tamtej wiosny ich zespół wzniósł się na wyżyny. Nigdy przedtem ani nigdy potem nie było już lepiej. Aleks wziął swój kubek i poszedł do pokoju socjalnego, żeby dolać sobie kawy. W centralnym urzędzie śledczym, takim szwedzkim FBI. Pracował od niedawna. Dobra robota w dobrym zespole. Same ciekawe sprawy związane ze zorganizowaną przestępczością. Mimo to strasznie brakowało mu dawnego życia, które prowadził, zanim wszystko się zawaliło. Lunch z Fredriką tylko mu przypomniał o tym, co stracił. Dobrze wiedział, że starała się o pracę w ministerstwie, bo chciała odejść z policji. I trudno ją za to krytykować. To zdolna dziewczyna. A takie nigdy nie usiedzą w jednym miejscu. Właściwie to nawet nie wiedział, czym się tam zajmuje. Domyślał się, że jest w kontakcie z Policją Bezpieczeństwa, ale nie zagłębiał się zbytnio w te kwestie. Miał inne problemy. — Nie wolno ci rozpamiętywać wszystkiego w tak dogłębny sposób — powiedziała mu niedawno Diana. — Musisz zapomnieć o sprawach, które nie zależą od ciebie. Diana Trolle. Bez niej zupełnie by się pogubił. Diana wie równie dobrze jak on, co to smutek i żałoba, a także prawdziwy ból. Czasem nie jest pewien, czy zakochaliby się w sobie, gdyby nie rozpacz, która ich połączyła. Żal, tęsknota, ból. Wcześniej też wiedział, że takie uczucia istnieją, że trzeba je wkalkulować w życie. Czasem bywa tak, że człowiek pada przygnieciony jakimś ciężarem, a może nie? Przypomniał mu się Peder, i znowu poczuł zniecierpliwienie. Cholera! Że też facet nie potrafi wziąć się w garść, wyjść z szoku, zamiast wiecznie unieszczęśliwiać siebie. Gdyby pokonał ból, nadal mógłby pracować w policji, z nim i Fredriką. Bo przecież na tym polegał problem. Stracił bliskiego kolegę z pracy, z którym dobrze się dogadywał, i nadal nie umiał mu tego wybaczyć, chociaż wiedział, że to niesprawiedliwe. W tym momencie w drzwiach stanął jego szef. Alarm bombowy, powiedział. Przed chwilą dzwonili. Biorę tę sprawę, odparł Alex, wstając z krzesła. Alarm bombowy. Budynki, które wylatują w powietrze, i ludzie rozrywani na strzępy. Zły uczynek w najczystszej postaci. Chwilę później zagłębił się w nową sprawę. Okazało się, że nie chodzi o jedno, ale o cztery bomby podłożone w czterech miejscach na terenie Sztokholmu, między innymi w budynkach rządowych w Rosenbadzie. Nic z tego nie rozumiał. Cztery bomby? O co tu do cholery chodzi? Godzina 1232. Skąd w ludziach tyle złości? Eden Lundel nie była tego pewna. Pracowała w szwedzkiej policji bezpieczeństwa, SEPO, była szefem Wydziału do Walki z Terroryzmem i wszyscy spodziewali się po niej, że o każdej sprawie będzie miała jasne, wyrobione zdanie. Niestety, często się zdarzało, że z trudnością podążała za tokiem myślenia osób, które dopuściły się takich albo innych przestępstw. Akurat teraz miała na biurku kilka takich spraw. Musi się im przyjrzeć bliżej i ułożyć je według hierarchii ważności. Środki jej się kończą i powinna mieć jakieś rezultaty. Cierpliwość to jedna z cech, których zawsze jej brakowało. Gdy zaczęła pracować w Sepo, sytuacja wcale się nie poprawiła. Gdyby tylko znali źródło tej złości, jej powód, taka złość każe młodym ludziom odwrócić się do życia plecami i sięgnąć po przemoc żeby dokonać zmian, które ich zdaniem są konieczne. Najlepiej za pomocą aktu terrorystycznego. Często zadawała sobie pytanie, co takiego skłoniłoby ją do przekroczenia pewnej granicy, sięgnięcia po broń i wypowiedzenia wojny ludziom, z którymi żyje w jednym kraju i wobec których nigdy wcześniej nie odczuwała niechęci. Doszła do wniosku, że taką rzeczą jest miłość do rodziny. Na przykład, gdyby ktoś jej groził, albo gdyby któremuś z członków jej rodziny przydarzyło się jakieś nieszczęście. Niech Bóg broni, żeby kiedykolwiek to się stało, bo wtedy obróci twierdzę swojego wroga w perzynę. Tyle, że gniew i złość, z którymi stykała się na co dzień w swojej pracy, nie wynikały chyba z powodów osobistych. Nienawiść kwitła w młodych ludziach z zupełnie innej przyczyny. Wskazywanie w tym kontekście jednego konkretnego czynnika, który pomógłby wyjawić całe to zjawisko, byłoby rzeczą niepoważną. Mimo to żałowała, że tak właśnie nie jest. Dokładnie przejrzała przysłane jej niedawno akta jednej ze spraw, które leżały przed nią na biurku. Ciężki przypadek. Ze zebranych informacji wynikało jednoznacznie, że podejrzani mężczyźni trudnią się finansowaniem działalności terrorystycznej w Kolumbii. Niestety, tej wiedzy nie można wykorzystać w sądzie, i dlatego SEPO musi zdobyć własne dowody, które potwierdzą to, co już wiedzą i co pomoże doprowadzić do wyroku skazującego. Zbyt często się zdarzało, że materiał źródłowy i dowodowy różniły się między sobą. Rezultat był zawsze ten sam: prokurator przegrywał w sądzie albo nawet na wcześniejszym etapie. Na domiar złego często śledzili i obserwowali niewinnych ludzi, którzy niczym nie zasłużyli sobie na tak duże zainteresowanie ze strony służb. Lata, które przepracowała w centralnym urzędzie śledczym, nie były naznaczone samymi sukcesami, ale dzięki temu nie ściągała na siebie zbyt wielkiej uwagi mas mediów. Zamach w Sztokholmie jednak wszystko zmienił, a poprzeczkę zawieszono im wyżej. Gdyby nie wygrali ostatniego procesu w sądzie apelacyjnym, ich codzienna praca stałaby się o wiele trudniejsza. Ktoś zapukał do drzwi. Zawołała: „Proszę”. I do środka wszedł szef biura analiz, Sebastian. Eden przesunęła leżące przed nią papiery w jego stronę. „Co o tym myślisz?” „To samo co powtarzam od tygodnia. Nic już na tych facetów nie znajdziemy. Odpuść sobie.” Eden skinęła głową w zamyśleniu. A pieniądze, które, jak wiemy, wysyłają do organizacji terrorystycznych w Ameryce Południowej? Sebastian wzruszył ramionami. Nie zawsze możemy wygrywać. Eden wrzuciła akta do szafy i z hukiem ją zatrzasnęła. W taki sposób sprawy przechodziły do historii. Ona zaś musiała skupić się teraz na innej sprawie: Zakari Kelifiego z Algierii. Sąd apelacyjny uwolnił go od winy, ale skazał jego kompanów. Kiedy mamy spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości? Za pół godziny. Myślę, że możemy pójść tam piechotą. Eden uznała, że to dobry pomysł. Zdąży po drodze wypalić papierosa, a przy okazji zastanowi się, jakich argumentów użyć, żeby przekonać Ministerstwo do wydalenia Algierczyka z kraju. Zważywszy na zgromadzone informacje i fakt, że Izba Odwoławcza Urzędu Imigracyjnego zgodziła się z tokiem ich rozumowania, nie powinno to być trudne. A gdy Kalifi opuści Szwecję, będą mogli zamknąć operację raj. Spotkanie zorganizowano w jednym z najlepiej zabezpieczonych pomieszczeń Ministerstwa Sprawiedliwości. Oprócz szefa departamentu mieli w nim wziąć udział podsekretarz stanu ekspert od spraw politycznych i grupa urzędników. Wśród nich była też Fredrika Bergman. SEPO miało przedstawić zebranym sprawę związaną, zdaniem funkcjonariuszy, z bezpieczeństwem państwa. Chciało zaproponować cofnięcie pewnemu obywatelowi innego kraju zgody na pobyt w Szwecji. Sprawa trafiła z Urzędu Imigracyjnego do Izby Odwoławczej, a teraz zajął się nią rząd. Frederika nie mogła się nadziwić, jak usadzono ich przy stole: pracownicy ministerstwa po jednej stronie, sepo po drugiej. Każdy z funkcjonariuszy przedstawił się z nazwiska i funkcji. Tak się złożyło, że pracowali na stanowiskach kierowniczych: szef wydziału, szef zespołu, szef biura analiz. Szefem zespołu była kobieta. Przedstawiła się jako Eden i pachniała dymem papierosowym. Miała chyba z metr osiemdziesiąt wzrostu i złote jak miód włosy, co Fredryca nasunęło podejrzenia, że nie jest to naturalny kolor. Zdumiał ją zapach papierosów. Jak na palacza Eden wyglądała zbyt kwitnąco. — No to zaczynamy — powiedział minister. — Mamy do dyspozycji pół godziny. Szef biura analiz pochylił się i położył na biurku futerał. Otworzył go, sprawnym ruchem wyjął z niego laptop i włączył go. Eden wyciągnęła rękę i połączyła go z kablem leżącym na biurku. Czy mogę prosić o włączenie projektora? spytała patrząc na Fredrikę. Mówiła z akcentem, którego Fredrika nie umiała umiejscowić. Miała długie, szczupłe palce z krótkimi, niepomalowanymi paznokciami. Gdyby je zapuściła i pomalowała na czerwono, mogłaby mieć każdego faceta. Fredrika zauważyła na jej lewej dłoni obrączkę. Eden była więc mężatką albo czyjąś narzeczoną. Było to dla Frederiki równie zdumiewające, jak dym z papierosa. Oczywiście, odparła i dwoma kliknięciami włączyła projektor wiszący pod sufitem. Eden przystąpiła do prezentacji. Na ekranie pojawił się pierwszy obraz: niebieskie tło z logo Sepo po prawej stronie, białe kropki w różnych zestawieniach i prosty nagłówek o treści. Sprawa Zakari Kalifiego. Kolejne zdjęcie. Przeszłość i pochodzenie. Eden zabrała głos. Jak wszyscy wiecie, Zakaria Kalifi był jednym z oskarżonych w sprawie, którą w zeszłym tygodniu rozpatrywał sąd apelacyjny. Prokurator próbował doprowadzić do wyroku skazującego za udział w przygotowaniu ataku terrorystycznego, ale Kalifi został uniewinniony i wypuszczono go na wolność. Szef wydziału, który siedział obok Eden, i najprawdopodobniej był jej przełożonym, zakaszlał w mankiet. Eden kontynuowała prezentację. Za to w tej samej sprawie udało nam się doprowadzić do skazania dwóch głównych oskarżonych obywateli państwa położonego w Afryce Północnej. Przed sądem stanęli za przygotowywanie ataku terrorystycznego, który miał być skierowany przeciwko naszemu parlamentowi. Kiedy wkroczyliśmy do ich mieszkania, mieli gotowy ładunek wybuchowy i materiał wystarczający do sporządzenia dwóch następnych. Podejrzewamy, że do zamachu miało dojść w trakcie debaty poświęconej imigracji i integracji, o której od dawna się mówi. To już jutro, wtrącił minister. Debata odbędzie się jutro przed południem. Fredrika poczuła, jak na dźwięk słów: debata o imigracji i integracji cierpnie jej skóra. O takiej dyskusji marzą wszyscy, którzy mają wrogi stosunek do imigrantów. Jeśli to właśnie to spotkanie miało się stać celem ataku, to ci ludzie wybrali najlepszą okazję, aby uderzyć w spektakularny sposób. Uważamy, że obaj skazani mężczyźni są jedynymi sprawcami. Potwierdzają to wszystkie nasze analizy i dlatego nie widzimy podstaw do zmiany oceny. Nie wnioskowaliśmy więc ani o wzmocnienie ochrony parlamentu, ani o przełożenie jutrzejszej dyskusji. Nawiązaliśmy kontakt z policją, która zastosowała rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby debata mogła się odbyć bez przeszkód. To jasne, pomyślała Frederika. Nawet gdy posługujemy się demokratycznymi regułami gry, w celu przeciwdziałania przemocy, sięgamy po środki przymusu. W tym momencie prezentację Eden przerwał szef wydziału. Ucieszyły nas sukcesy, które odnieśliśmy w sądzie rejonowym i apelacyjnym w sprawach dotyczących obu tych mężczyzn. Ważne jest to, że zdążyliśmy zapobiec atakowi terrorystycznemu. Zbyt często musimy wysłuchiwać, że robimy zbyt mało lub zbyt dużo, zbyt wcześnie albo zbyt późno. Frederika domyśliła się, o czym mówi szef wydziału. Kiedy SEPO kieruje jakieś sprawy do sądu, a oskarżonych nie udaje się skazać, na władze spadają ciężkie jak ołów słowa krytyki. Szczególnie zaś, gdy zatrzymanie nie doprowadza nawet do oskarżenia. Wiele razy była świadkiem tego, że szwedzkie służby zmuszone są balansować na linię i zastanawiała się, czy ona sama byłaby w stanie wykonywać tak niewdzięczną pracę. Potem zdarzył się tamten zamach na Gotan. I ci sami dziennikarze, którzy jeszcze niedawno pisali, że służby stosują zbyt brutalne metody, zaczęli nagle zarzucać im, że robią za mało. Przecież człowiek, który wysadził się w powietrze, miał konto na Facebooku. A jeśli tak, to dlaczego służby nie wzięły go pod lupę? Czy ktoś chciałby mieszkać w kraju, w którym SEPO śledzi ludzi na Facebooku? Pomyślała Frederika. Ale najwidoczniej takich nie brakowało. Eden kontynuowała swoje wystąpienie, a Frederika zastanawiała się, co należy do obowiązków szefa wydziału: noszenie komputera? W zeszłym tygodniu skazano dwóch sprawców, ale w ich otoczeniu zidentyfikowaliśmy grupę współpracowników, oznajmiła Eden. Zakaria Kalifi jest jednym z nich. Mówiąc to, wskazała na zdjęcie na ekranie. Był jedynym współpracownikiem skazanych, na którego mieliśmy tyle materiału, że wystarczyło do aresztowania go i postawienia przed sądem. Minister przekrzywił głowę. Nie tylko w sprawach o terroryzm trudno jest kogoś skazać. Uważam to za coś pozytywnego. Oczywiście. W pokoju znowu zapadła cisza. Zakaria Kalifi, powiedziała Eden. To z jego powodu tu jesteśmy. Zebrani z uwagą wsłuchiwali się w jej słowa.